Witam bardzo serdecznie, z tej strony Gradzik, zapraszam dzisiaj na nowy odcinek z gry Football Manager 2015. Kontynuujemy sobie naszą karierę. Dalej będziemy kontynuować przedsezonowe mecze towarzyskie. Czeka nas teraz mecz z Morecambe. Wow. Nie znam tej drużyny, aczkolwiek to jest, widzę, z Anglii drużyna, więc... No więc jedziemy z koksem. Ostatnio kupiliśmy sobie Karima Benzema, niestety nie wykosztowałem się na tego piłkarza. Co spowodowało to, że no niestety chyba to będzie ostatni transfer w tej kampanii, w tym sezonie, więc no na transfery chyba nam przyjdzie czekać. Może do zimy, nie wiem jak tam będzie z funduszami na zimę. Na zimowe okienko, no nie wiem, zobaczymy. Dobra, mamy Karimka, zamieniamy go za naszego, co nasze szlachetne drewno. Co tu w składzie możemy zmienić? Kto tu się nie sprawdził? Dany Welbeck, on zostanie zastąpiony przez Oxlade'a Chamberlaina. Obrona, no to niestety musimy zostać z Gabrielem Paulistą na przykład. I nic z tym nie zrobimy. Dobra, to lecimy. Chyba tak, Özil jest, Ramsey, Cazorla, Monreal, Kościelny, Szczesny. Dobra, to lecimy z koksem. Lecimy. Nie ma się co wygłupiać, tylko grać. Słabsza noga, Pandrak, Amund. Dobra, rozmowa. Nie jest to dla was bardzo duża szansa. Musicie po prostu mi pokazać, że... Warto na was stawiać w czasie sezonu, więc panowie, walczymy. Sanchez do Ramzaja, Sanchez jeszcze indywidualnie do Ozila? A dobra, nie będę komentował. No i Mesut, już kontuzja. Jeszcze się sezon zaczął, a tu już pierwsze kontuzje. Już zmieniamy go za Jacka Wilshera. Mam nadzieję, że nic poważnego. Dowiemy się to po meczu. Liczę, że nic poważnego. Zaker do Szczesnego. Szczesny wybiega, jest bardzo odważny. I do Oxlade'a, i Oxlade prawym skrzydłem, aczkolwiek tylko już drożny. Ustawimy sobie na ofensywę, żeby nie wypaść słabo w tym meczu. Liczę, że wypali mi Karim i będzie strzelał bramkę za bramką. No, tyle hajsu, co na niego dałem, więc no, musi pokazać klasę. To nie jest takie, że tam, że nie wierzę po prostu, no liczę na to. Dzisiaj będzie trochę krótszy odcinek, bo zacząłem późno nagrywać, a zaraz będzie mecz w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Manchester United kontra klub Bryż. Bryż chyba, Bryż. Zawsze w tej fazie grał Arsenal, no, no na szczęście Arsenalu pałeczkę przyjął Manchester, no. Nie powiem, że nie jestem szczęśliwy z tego powodu. Ale liczę, że Manchester wejdzie do tej fazy grupowej i potem wszystkie angielskie kluby pokażą raczej klasę, bo kibice innych lig, no niestety, mają ubaw z powodu tego, że niestety we wczesnych fazach po prostu te drużyny podpadały wszystkie. Więc zostawimy go na tym nowym boisku jeszcze do połowy, przynajmniej do przerwy. Liczę, że angielskie kluby się zrehabilitują w tym sezonie, no i naprawdę coś spróbują ugrać przynajmniej, żeby w końcu zamknąć jadaczkę tym wszystkim hejterom. Karim Benzema, dawaj dawać. Monreal. Sanchez rzuca, ale nic z tego. Jak tego nie przejął w ogóle, ale dobra, jest okej. Okay. Benzema, pokaż, no dobra, szybko upadł na murawę. Ale jest rzut wolny, jest szansa na wrzutkę. Ajajaj. Co oni tak te kontuzje łapią, kurde? Drugi zawodnik w pierwszej połowie meczu. Wilshere chyba tak poważnie nie jest kontuzjowany jak Mesut. A Mesut, no od razu wszedł, no liczę jednak, że naprawdę nic poważnego, bo... Bo i tak już jest chyba czterech piłkarzy kontuzjowanych mimo wszystko.
czterech piłkarzy, którzy naprawdę by wnieśli różnicę, na przykład Walcott między innymi. I drugi bramkarz, na przykład Ospina, no co ja bym teraz zrobił bez Ospiny, no musiałby jakiś grać zawodnik z pola, no to mi się nie uśmiechał. Benzema strzelił bramkę, trochę przypadkowa bramka, ale jest, jest bramka. Obejrzyjmy. Piękna wrzutka do Sancheza, podanie nawet, no i Sanchez teraz wrzuca, oj no. Kurde, on to normalnie strzelił, bo nie widać tego tak bardzo. Da się jakoś zbliżać to w ogóle, czy nie? Ale jest 1-0 i jedziemy dalej, lecimy, to nie możemy poprzestać na jednej bramce, no bo no jakiś kolejny uraz w przeciwnej drużynie tym razem. Zobaczę, jaka jest sytuacja z Hectorem Bellerinim, czy jak mu tam, bo w Arsenalu teraz pełni rolę głównego zawodnika i fajnie byłoby go tu też jakoś tak rozwinąć trochę. Chociaż to jest jednak Football Manager, tutaj na pewno lepiej się sprawdzi Callum Chambers chyba. No. Chyba bardziej jego będę rozwijał niż tego. No ale zobaczymy. Debussy też nie będzie za długo grał, bo on już jest chyba około 30, więc zobaczymy. Jakoś blisko ta gra nie wygląda na razie. Liczę, że w czasie sezonu będzie to jednak dużo lepiej wyglądać. Tak, trzymać, no nie jest najgorzej. Muszę zmienić Jacka Wilshera, bo nie chcę pogłębiać jego kontuzji. No, zrobimy tutaj jeszcze rotację. Myślę, że zrobimy rotację taką kompletną. Nie będziemy się wygłupiać, tylko tutaj raz. Cazorla sobie nie radzi dzisiaj. Kieran Gibbs, Paulista też sobie zagra. No dobra, nie zagra za Pera, Chambers i Welbeck za Oxlade'a czy Berlaina. Nie, on sobie tam radzi lepiej, tak? Kurde, nie wiem jak sprawdzić, ale dobra. Nie gra. No i już strata bramki, pięknie. A jest spalony, brawo, brawo. Prawo, panie sędzia. Dobry, liniowy sędzia zawsze jest najlepszy. Jest Olivier. Olivier. Szlachetne drewno strzela bramki. Brawo, Olivier. Piękna wrzutka Gibbsa. Dużo się dzieje w tym meczu, jest taki trochę powolny, ale mało wynika z tego dziania się w sumie. Tych bramek nie ma za wiele. Akcji po tych akcjach, raczej akcji, no sytuacji też kto wie ilu nie ma. Jest tylko takie granie na przedpolu. Coś tam próbują. Dawaj Gibbs, biegnie za piłko. Każda wylany pot to jest... Ma przełożenie po prostu w czasie sezonu i to trzeba brać pod uwagę, że trzeba teraz pracować mocno, żeby potem wytrzymywać trudy długiego sezonu, długiego i bardzo intensywnego. Na wszystkich frontach to jest mocna, duża walka, bo to jest Liga Mistrzów, Puchar Anglii, nie wiem, FA Cup, Capital Cup, no i Liga Angielska, no 4 trofea można zdobyć. To nie są przelewki. Chociaż Capital Cup, no to tam chyba nikt nie chce tego wygrać ogólnie. Wiadomo, wygra się to wygra, super sprawa, jest trofeum, ale jak się odpadnie, to też nie jest jakoś strasznie źle, no bo to jest, ranga tego trofeum jest bardzo taka średnia, więc raczej
ci słabsi celują w to. No ale jakby się udało wygrać, czemu nie? Przecież nikt nie będzie płakał. No i Szczesny teraz pokonany chyba już naprawdę. Nie będziemy oglądać bramek, tylko oddajemy dalej, bo zaraz mecz. The Champion! Szkoda, że żadna polska drużyna nie gra w tej fazie, kurde. Ale piękna bramka Gipsa, uuu. Pokazuje się Kieran. O kurde, on ma. Może być, kurde, takim czarnym koniem. Może się naprawdę najlepiej pokazać. Asysta po wejściu, teraz bramka. Piękna sprawa. Wspaniale. Pam, pam, ra, pam, 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 para, pa, pam, para, para, pam, para, ra, 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 ra. Nie będę tego robił, bo to jest, nie jest raczej miły dla waszych uszu. Para. A zaraz sprawdzę wynik jeszcze. Wynik jednego meczu, bo dzisiaj się zaczął troszkę wcześniej jeden mecz Ligi Mistrzów, oczywiście eliminacji. I jeszcze wam powiem, jaki jest wynik właśnie tego meczu. Chyba, że mi nie działa internet, bo coś mi się nie ładuje. Mam problemy ostatnio z internetem. Bardzo często mi się rozłącza, ale jest chyba. Jest FC Astana, grała za PoElem Nikozją i tu zaskoczenie albo nie, FC Astana wygrała 1-0, ale grali u nich. Więc tu też na pewno miało jakiś wpływ. Zaraz zobaczymy, kto był strzelcem bramki. Jolchev, nie. Dizzy, Dizzy, Holchev. Nie wiem, nie znam tych nazwisk. Nie powiem wam, kto to jest. I widzę też, że zaczął się mecz. Manchester United z klubem Bryś. I ciekawe, jak to się pokaże. United w sumie ostatnio grali dwa mecze w Lidze Angielskiej, dwa mecze wygrali, ale tylko po 1-0 i jakoś tak nie zachwycili, powiem wam szczerze. Nie zachwycili, mimo że wygrywali, to czegoś tam im brakowało. Czegoś im tam brakowało, mimo paki gwiazd, jakoś tak, ale zobaczymy. Pam, jest 5-1, nawet nie zauważyłem, bo ja się zajmowałem głupotami, zamiast oglądać tutaj mecz. Nie przystoi to menadżerowi, sparing czy nie, ale jesteśmy dumni, kto to najlepiej. Aaron Ramsey 13 km, brawo. Alexis 14, no to jak przystało na niego. W żadnym meczu się nie, co nie robi? Kurde, zapomniałem. Co on nie robi? Nie pieści się ze sobą w żadnym meczu, on gra na fulla. Może to nie jest najlepsze słowo, ale wyleciało mi z głowy, sorry. Dobra, tak więc kończymy na dzisiaj. To jest taki krótszy odcinek, nie wiem ile on będzie trwał, z 10 minut może, ale wystarczy. No, tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa!